Banana Grams od wydawnictwa Trefl. Zasady: przykładowa rozgrywka. Tutaj dla trzech osób, czyli wszystkie kości na środku, każdy sobie wybiera 21. Jak gra 2 do 4 osób, po 21. 5 do 6, 15. 7 do 8, to jest taka gra imprezowa, nawet 8 osób może grać. Każdy bierze po 11 płytek. Więc jak nas jest 3, to wziąłem 21 do każdego. Jednocześnie powinni wszyscy naraz odsłonić swoje płytki. I tutaj nie jest tak, że dodajemy do jednej krzyżówki na jakiejś planszy, tylko każdy z nas na szybko robi sobie swoją własną krzyżówkę z tego. I przykładowo mleko układam dalej. Kury nie mam, kury nie mogę zrobić. Zakon mogę zrobić. Zakon. Myślę dalej. Co ja mogę tu zrobić? Jednocześnie wszyscy gracze też myślą szybko. Syfon mogę zrobić. Fon. Syfon. Czy mogę coś jeszcze z tego wykombinować, dołożyć do swojej krzyżówki? Fuj, coś jest fuj na przykład. I nie, niesmaczne. FUJ. Coś na S. Nie wiem. Nie mam M, zje mnie zrobi. Zje na przykład coś tam, ktoś zje coś. Zje. Zostały mi same samogłoski, z których nic nie zrobię, więc mówię, że wymieniam. I wymieniam. Wygląda to w ten sposób, że jeden swój płytek daję do banku, w zamian za to biorę trzy. W każdym momencie mogę powiedzieć, wymieniam. I wtedy odkładam jedną, biorę trzy. Więc generalnie mi się to nie opłaca, no ale jak nic nie mogę już zrobić, no to muszę powiedzieć, wymieniam. No i przyszły mi dwie spółgłoski i mogę znowu z nich coś wymyśleć. I te wymieniam, możemy w każdym momencie powiedzieć. I to jest do mnie, że biorę trzy z banku za jedną ze swoich. Natomiast jak uda mi się wszystkie moje zużyć do danej krzyżówki, no to mówię hasełko, dobieramy. I wtedy każdy z graczy, nie tylko ja, dobiera jedną płytkę. I te dobieramy, to oddziałuje na wszystkich graczy. Wygrywa osoba, która oczywiście jako pierwsza ułoży tę krzyżówkę swoją. Natomiast kiedy jest koniec zabawy? Koniec zabawy jest, kiedy tutaj w puli będzie płytek tylu, ile jest graczy aktualnie, lub nawet mniej niż nas jest. Jeśli będzie taki moment, no to patrzymy, kto ma ułożoną krzyżówkę z dostępnych liter, i ten, który ma tą krzyżówkę ułożoną, ten wygrywa grę. Więc generalnie taka jak Scrabble, tylko generalnie z opcją, że każdy sobie osobno swoją krzyżóweczkę tworzy na czas, kto pierwszy, ten lepszy, z wymianką w każdy dla siebie, wymianka 1 na 3. Gdy mamy zrobione, to dobieranka, wtedy każdy dobiera. Gra się kończy, gdy już tutaj będzie tych płytek tyle, ile graczy, lub mniej. Czyli że nie można ich sprawiedliwie rozdzielić tak naprawdę przy dobieraniu. No, wygrywa ten, który będzie miał ułożoną. Gra jest fajna, gra jest szybka, wesoła, Banana Grams. Strasznie nam się w tej grze podoba to, że to jest jedno opakowanie, bardzo wygodne opakowanie, takie piórnikowe, płóciennie fajne. Proste zasady.
Jest opakowanie nieduże, więc to łatwo w każdej torebce, plecaku zmieścić. Łatwiejsze niż gra planszowa do noszenia. I naprawdę dobra jakość tych kostek. Całe takie odlane, w miarę ciężkie. Nie jest to taki lekki plasticzek, tylko naprawdę się czuje, że to jest ciężka, fajna płytka. Tak porządnie odlana. Fajna jakość. Plus to, że tu mamy też różne polskie litery, czyli tam uzamknięte, ę, ą, si, ci. Więc nie tylko słowa takie jak tu mam, tylko także wszystkie te z polskimi literami. Bardzo fajna, szybka gra, wesoła gra i ładnie wyglądająca gra, to też jest ważne. Banana Grams od wydawnictwa Trefl. Dziękujemy.